Jestem przedsiębiorcą, też przyznaję się do tego od tam 20, może 7 lat, już ponad. Pochodzę z rodziny rzemieślniczej. Mój tata miał zakład szklarski. Mama tam prowadziła sklep jeszcze za komuny, także mam trochę doświadczenia takiego z domu wyniesionego, handlowego, taką, czy jeszcze babcia też, patrząc dalej, jakąś tam żyłkę handlową, nazwijmy to. Prywatnie jestem ojcem, tak jak tutaj pan wspomniał. Mam troje dzieci tutaj na ziemi, jedno w niebie i jestem mężem jednej żony, na szczęście. I to tak tyle na początek. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat mojego życia, na temat prywatnego mojego nawrócenia. Jeszcze wracając do dzieciństwa, rodzice, miałem takie nieszczęście, że rodzice się rozwiedli. Później też wpadłem w takie różne uzależnienia jak alkohol, na przykład mając tam 13 lat, to już bardzo dużo tam miałem z tym problem. No i później jeszcze inne uzależnienia, które tak de facto dopiero 5 lat temu, po tym moim nawróceniu, między innymi tutaj w Częstochowie też dzięki Maryi, do której się tutaj skierowałem, do której odniosłem moje modlitwy, się zaczęło to moje nawrócenie. Także chciałbym też właśnie kilka słów jeszcze powiedzieć na temat tego okresu tego 30-letniego. Moim największym marzeniem wtedy, w tym czasie, było to, żeby mieć dużą firmę. Chciałem mieć dużą firmę, nie wiem dlaczego, chciałem zarządzać, chciałem być szefem. Już sobie wyobrażałem to wszystko, jak to będzie wyglądało, że ja będę decydował, że ja będę mógł tam ustalać zasady, jakie będą, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Oczywiście wiązało się to z tym, że musiałem dysponować pieniędzmi, więc zacząłem te pieniądze zarabiać wszelkimi sposobami, jakimi tylko mogłem. Różne pomysły mi do głowy przychodziły. No i dążyłem do tego celu. Przy okazji jeszcze też poznałem moją żonę przy okazji. I też to nasze życie przed ślubem nie było tak jak to mówi 10 przykazań. Także był ślub, później pojawiły się dzieci, no i praca przede wszystkim to, że ten mój cel, ja byłem najważniejszy, ja miałem osiągać ten cel, który sobie postawiłem, w którym byłem. Ja byłem najważniejszy, ja byłem tam w firmie, byłem szefem, byłem Bogiem tak naprawdę, bo co powiedziałem, tak było. W domu nie mogłem sobie też pozwolić na to, żeby było wszystko tak, jak ja chcę, tylko ktoś jeszcze tutaj decydował. No a tam miałem po prostu wszelkie możliwości. Także mogłem decydować sobie jakkolwiek chciałem, czy tak samo w zatrudnianiu też chciałem, żeby też jak najwięcej osób u mnie pracowało, sobie gdzieś tam wybierałem tych ludzi. Tu nawet mama, jej mąż, tak, czy tam w ogóle połowa mojej rodziny też, bo ja tak chciałem. No i w naszej rodzinie to było tak, w naszej najbliższej, to było tak, że właściwie każda decyzja była podporządkowana firmie. Wszystko wiązało się z tym, żeby jest taka konieczność, jest taka potrzeba, zawsze to w taki sposób tłumaczyłem i przechodziło. Natomiast z punktu widzenia mojej żony to wyglądało tak, że ja właściwie byłem w domu, natomiast byłem nieobecny, cały czas byłem gdzieś tam myślami planowałem, robiłem różne tam problemy, które się pojawiały, rozwiązywałem te problemy. Żona generalnie to akceptowała. No i planowałem dalszy rozwój, jak to wszystko będzie wyglądać, że jeszcze więcej.
liczyły się dla mnie też takie pochwały, no bo tak naprawdę byłem człowiekiem sukcesu, dostawałem pochwały, tak, o, jesteś bardzo dobrze, jesteś dobrym człowiekiem, jesteś zaradny, jesteś inteligentny. Ale ja z kolei z drugiej strony też byłem przekonany i też to mówiłem na głos, że rodzina jest dla mnie najważniejsza, że nie ma niczego ważniejszego niż rodzina. Czyli też z jednej strony byłem przekonany o tym i w takiej pokorze też to mówiłem, że dla mnie jest najważniejsza rodzina, a robiłem całkiem coś innego. Tak samo jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy przyjmując na przykład do pracy kogoś też pracowników, szczególnie no, tu rozmawiamy o kobietach, no to zawsze gdzieś tam pytałem, czy zamierzasz w przyszłości zajść w ciążę na przykład, czy tego typu rzeczy, tak to wiedziałem, że to ja decyduję, ja byłem tym szefem. Ale z drugiej strony też były czasami takie nawet przebłyski, że dzieliłem się z pracownikami, tak? Że dzieliłem się tam, okazywałem dobre serce, tak? Czy tam jakąś dodatkową premię, coś tam, także nie było aż tak też, żeby to było wszystko takie złe. Natomiast takie nieszczęścia, które się wokół mnie zdarzały, czy tam na przykład jakieś niepełnosprawności, coś się tam komuś wydarzyło, no to bardziej patrzałem na to w ten sposób, że no mnie się to nie wydarzyło. Dla mnie to jest, jakoś odchodziłem od tego, jakby nie zwracałem w ogóle na to uwagi. Jeżeli ktoś miał problem, pracownik miał problem, czy tam ktokolwiek, to jakby przechodziłem obok tego. Natomiast też to moje uzależnienie, które też miałem przez ten okres, no to też jakby to kamuflowałem, zapominałem o tym, ale to było cały czas. No i jeżeli chodzi o taką też, taką gradację, ostatnio to sobie zrobiłem też, taką piramidę, no to wyglądało to tak de facto tak, że miałem przede wszystkim pracę, była u mnie na pierwszym miejscu, później jakaś władza, akceptacja, otoczenia, później ja byłem, rodzina i inni. No i też jeszcze będąc w pracy, to też sobie to tłumaczyłem w taki sposób, że ten czas, który tam poświęcam, spędzam, że to jest dobre, że to jest wszystko na korzyść, że to działa na korzyść naszej rodziny, dla rodziny to robię dla siebie. No i że pańskie oko konia tuczy. Byłem podejrzliwy bardzo, wychodziłem zawsze z założenia, żeby się nie zaskoczyć, żeby się nie dać zaskoczyć, żeby nie było takiego zdziwienia, żebym nie był tak negatywnie gdzieś tam przez kogoś, tak jak gdzieś tam życie mnie wcześniej doświadczyło, żebym też nie był no właśnie zaskoczony. To zawsze wychodziłem z założenia, że byłem nieufny, że to jest po prostu, że ta osoba to zrobiła, że ten jest ten winny, że zawsze tak szukałem tego. A z drugiej strony też była taka, firma stała się taką społecznością, stała się taką jakby państwem w państwie. Pokusa zaangażowania się, grałem tam główną rolę, dawałem przykład. Pierwszy otwierałem, ostatni zamykałem. Stworzenie takiego drugiego domu. Przebywałem dłużej właśnie niż z dziećmi, z rodziną, z żoną, to w ogóle nie było o tym mowy. W pracy wszyscy mi się właśnie kłaniali, mam poważanie, miałem rację, mogę o wszystkim decydować. Gdy na przykład zakład chodził na dwie zmiany, czy tam na trzy zmiany, no to później już też miałem taką, tam nie będąc, to już miałem takie wyrzuty sumienia, że mnie tam po prostu nie ma, tak, że nie jestem, że powinienem cały czas tam być. No i stał się ten moment właśnie taki bardzo kluczowy w moim życiu, który był takim, no chyba ja w ogóle się tego nie spodziewałem. No w pewnym momencie żona przyszła i powiedziała, że podeszła i powiedziała, że ona nie chce być ze mną, że ona chce, żebyśmy się rozwiedli. No i tu w tym momencie to był dla mnie szok. Dlaczego? Pomyślałem, powiedziałem, że przecież mamy wszystko, pieniądze, rzeczy, spełniamy swoje marzenia, jesteśmy bogaci. Mamy dzieci, tworzymy rodzinę. Tak to z mojej perspektywy wyglądało, ale żona twardo tutaj stała przy swoim. No i trwało to tak pół roku. No i wszystko się dla mnie zatrzymało, po prostu ta cała moja machina, ten mój świat, który sobie zbudowałem, on się po prostu
no, przestał istnieć. Po prostu zostałem jakby tak przeorany po ziemi, można powiedzieć. Zobaczyłem też właśnie taki bezsens tej dotychczasowej mojej pracy. Postaw, te kłamstwo, te wszystkie kłamstwa, które tam, jak ja się okłamywałem w tym wszystkim i też otoczenie moje. No i te wszystkie zależności, ci wszyscy ludzie, to wszystko się po prostu pokazało tak naprawdę z taką precyzją. Zobaczyłem, jak to wygląda. No i tak naprawdę wtedy zaczęła się liczyć dla mnie tylko ta relacja małżeńska i taki zarazem taki ogromny ból, właśnie pretensja, dlaczego ja, dlaczego mnie się to przydarzyło. No i zdarzyło się, że bo mogłem wiele innych pewnie miejsc trafić, mogłem wiele innych rzeczy gdzieś tam dotknąć, natomiast bo jeszcze nie powiedziałem, że przez okres naszego małżeństwa, nieważne jak było, ale codzienna modlitwa była, codziennie modliliśmy się wieczorem z żoną, także to też chyba później było ważne. Natomiast trafiłem na różaniec, dostałem 5 lat temu, dostałem tam od takiej osoby znajomej różaniec. Pierwszy raz się pomodliłem tak naprawdę 10 różańca. Tak niezdarnie. No i taka, nie wiedziałem, dlaczego to robię, ale po prostu zacząłem się modlić. No i tak przepełniała mnie sobą. Później mogę powiedzieć Maryja, że mnie przepełniała, że czułem się coraz bardziej kochany, coraz bardziej potrzebny, że to, co właśnie utraciłem, albo raczej, że to były pozory miłości, bo później się dowiedziałem też, że w człowieku nie można pokładać tylko wiary, bo żaden człowiek nie potrafi dać tego, co otrzymujemy od Boga. No i zobaczyłem ten sens właśnie, sens dalszego życia, ponieważ już ten sens utraciłem wcześniej. No i modlitwa, zaczęło się właśnie od tej modlitwy, później Eucharystia, poznawanie, odkrywanie relacji z Bogiem. To mnie tak bardzo pochłonęło. I później przyszedł czas na odnowę relacji też, relacji z żoną, z dziećmi. No jakbym tak miał krótko jeszcze powiedzieć, jak to się stało, no ja to widzę tak, że to była na pewno łaska Boża, że to była też osoba w tej mojej przemianie, osoba, czyli moja żona. Ludzie wokół mnie, którzy się pojawiali, bo tak naprawdę to ci ludzie, którzy, ja ich nie znałem nigdy wcześniej, ale po prostu zacząłem wyciągać dłoń do każdego. Zacząłem zauważać wtedy tych takich słabych ludzi, których traktowałem wcześniej. O dobra, oni mi tutaj nie będą w pracy za bardzo potrzebni. Oni gdzieś tam zaczynali mi bardzo pomagać. Później właśnie zacząłem uczęszczać na Eucharystię, tak spowiedź generalna jeszcze wcześniej. I to bardzo, bardzo mnie, bardzo dużo zmieniło. Właściwie wszystko zmieniło, bo ta spowiedź generalna, to ona też pokazała to wszystko, co ja gdzieś tam chowałem sobie. I później dalej spotkanie, właśnie miałem okazję w redakcji Miłujcie się, gdzieś tam wylądowaliśmy jako rodzina w Poznaniu, przeprowadzka, i tam dalsze właśnie rekolekcje, czy tam w Ruchu Czystych Serc Małżeństw zaczęliśmy tam uczęszczać. Ja osobiście zrobiłem też taki program 12 kroków, który jest dla alkoholików przeznaczony, natomiast przede wszystkim też dla uzależnionych. No i mogę powiedzieć tak, że dzięki Bogu od 5 lat już tego uzależnienia, które miałem, nie mam. I to jest dla mnie, to jest największy cud, jaki się mógł zdarzyć. Także to jestem jakby nowym człowiekiem od tych 5 lat. Też moje życie się jakby zaczęło od nowa. No i też poznałem wtedy właśnie, co to jest pomoc innym potrzebującym, że trzeba te rzeczy dostrzegać. Zacząłem dostrzegać właśnie tam jakieś ludzi, na których właśnie wcześniej nie zwracałem uwagi, te niepełnosprawności, ktoś tam potrzebuje, te dzieci w domach dziecka, które gdzieś tam są walą głową w mur, bo są odrzucone. To odrzucenie właśnie też zaczęło gdzieś tam
we mnie pracować później. No i poznałem też właśnie adorację, tak też miałem okazję poznać adorację 5 lat temu, to też było dla mnie coś niesamowitego, bo takie pomieszczenie, w którym białe pomieszczenie czyste, które, gdzie jestem w ciszy sam na sam z Bogiem i z kimś, kto mi pomaga, gdzie ja mogę też przemyśleć wiele rzeczy, to było dla mnie, wcześniej tego nie znałem też. No i też jeżeli chodzi o pracę, no to też spojrzałem na to, jakby wróciłem z powrotem do pracy, do tego, że faktycznie to nie jest chyba aż takie złe, ponieważ też wcześniej miałem takie myśli, żeby, skoro w Ewangelii jest napisane, żeby sprzedać i wszystko rozdać biednym, no to tak naprawdę to powinienem zrobić. Natomiast no, nie powiem, że nie próbowałem, bo próbowałem, tak? Natomiast jakby wiele, chyba jeszcze nie jestem na to gotowy. Chyba jeszcze nie jestem na to gotowy. Tak muszę powiedzieć, no jedynie co jest, to jest fundacja, jest tam prawie 50-procentowym właścicielem firmy, to jest to, co tak naprawdę zrobiłem. No i że praca wytwarza dobro, a nie zysk. Że takie spojrzenie właśnie na pracę, że praca jest, wiadomo, musi być zysk, ale zysk równa się dobro. No i też tak z takiej przemiany to też się pojawiło właśnie odpowiedzialność za swoich pracowników, taka odpowiedzialność wcześniej, która wynikała z tego, że tak jak od ojca się nauczyłem, że trzeba majówki robić na przykład dla ludzi tam, żeby się wspólnie bawić, fajnie się zabawić, no to trochę dalej teraz jeszcze właśnie odpowiedzialność za nich, za ich rodziny, co się dzieje z nimi, co te wszystkie nieszczęścia, które tam są, co ja mogę zrobić, jak mogę im pomóc, jak mogę pomóc, żeby uniknęli tego, co ja musiałem przeżyć, przykładowo. Także ja sobie zrobiłem ten rachunek sumienia z całego życia, no i faktycznie dużo tego tam wszystkiego jest, więc tej pomocy też się pojawiły duże możliwości, czyli począwszy od pomoc w firmie dla małżonków, małżonków w kryzysie też uruchomiliśmy taką, współpracujemy z terapeutami, którzy też tam świadczą te usługi dla naszych pracowników. Oczywiście na początku było tak, że to było w firmie, natomiast teraz działamy poza zakładem, też mamy tam otwarte gabinety. Tak samo dla uzależnionych osób też mamy tam taką pomoc od uzależnień. Bardzo mnie dotykał, jeżeli na przykład dzieje się tak, że pracownik popełnia samobójstwo, bo czy tak co jakiś czas taka sytuacja jest i wtedy dociekamy, co, dlaczego, co mogliśmy zrobić, żeby tego nie było. Także wszelkiego rodzaju pomoc. Spojrzenie na pracowników właśnie jako na ludzi, za których ja jestem też odpowiedzialny, tak samo jak za swoją rodzinę, gdzieś tam za pracowników też. No jeżeli chodzi o relacje z żoną, z dziećmi, to też tutaj ta wiedza, którą pozyskałem na rekolekcjach, na tych rekolekcjach właśnie Ruchu Czystych Serc Małżeństw, czy też, bo też jesteśmy w domowym kościele, to randka małżeńska, tak? Zaczynam to wprowadzać też tam gdzieś w życie to, czego nie było, czyli dialog małżeński, randka, później relacje z dziećmi też, że sam na sam z dzieckiem, rekolekcje właśnie też z dziećmi, także tak otworzył się przede mną jakby inny świat, całkiem ten, który znałem dotychczas, czyli taki całkowicie materialny, polegający na wymianie takich biznesowej, nazwijmy to, tak? Ja tobie to, ty mi tamto za tyle i po prostu to z takich relacji jakby poznałem świat taki, który jest bardziej, który jest w stanie pomóc mnie w moich relacjach, w mojej rodzinie, w szczęściu rodzinnym właśnie. To jest jakby ten ciężar tam przeniosłem. No i też, żeby też nie zapominać właśnie o tej mocy Bożej, że to jest tak naprawdę
żeby o Bogu nie zapominać w tym wszystkim, no to też właśnie staramy się z żoną uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Później pytanie Boga, co jest Jego wolą. No z tym mam trochę problem jeszcze, nie ukrywam, bo to jest taki aspekt, że ja chcę sam, zawsze chcę sam, ja wiem lepiej. Ale spojrzenie takie, że na Jezusa jako na przyjaciela, czy na Maryję jako na matkę, to też dużo, dużo tutaj dużo zmienia. Tak samo, jeżeli chodzi o zawierzenie firmy i pracowników Bogu, Maryi i świętemu Józefowi. Także to się też wszystko dzieje u nas. Stworzenie takiej świadomości obecności Boga w naszym otoczeniu. No jest to, powiem, jest to niesamowicie tak trudne, jeżeli takie spojrzenie, schemat biznesowy się przeniesie, czy te wcześniejsze moje myślenie, że tak ma być, ty masz tak robić i tak dalej u pracowników, a teraz masz wierzyć w to, bo ja tak chcę, nie? To się tak nie da, nie? To tak nie działa. Ja bardziej zrozumiałem, że chodzi o to, żebym raz, że swoim przykładem, ale dwa, żeby tak naprawdę w tym wszystkim jest najważniejsze, żeby żyć w łasce uświęcającej, żeby, jeżeli jest ta łaska uświęcająca, no to wtedy jesteśmy odporni na te wszystkie zagrożenia. No i też wprowadziliśmy tam właśnie w firmie adorację, czyli też mamy taką kapliczkę obok zakładu i też tam właśnie staramy się adorować. Są wolontariusze, z drugiej strony też na nocnych, w nocy też pracownicy normalnie jeżdżą, tam dojeżdżają, żeby tam adorować Pana Jezusa. Także takie różne działania poczyniliśmy. Ja sam miałem też możliwość, do czego zachęcam, do rekolekcji ignacjańskich, także to też jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego, co święty Ignacy tam w XVI wieku wymyślił. Także zachęcam przede wszystkim mojego syna też do tego. Na razie mi się nie udało jeszcze. Jeszcze to nie, ale gdzieś tam etap dalszy. No i też, co chciałem powiedzieć z takich moich przemyśleń w ostatnim czasie, jeszcze odnośnie firmy, działalności, że tak naprawdę my czasami się zastanawiamy, czy ja się zastanawiam nad tym, jak ja zrobię to, jak ja zrobię tamto, jak ja to zorganizuję wszystko, że to jest wszystko na mojej głowie. A tak naprawdę ostatnio przechodząc, gdzieś tam przechodziłem ulicą, patrzę, ile na pole, tak, tam jest, stwierdziłem, że na metrze kwadratowym czy metrze sześciennym ziemi jest więcej procesów i więcej się dzieje, więcej zależności niż w największej firmie na świecie. Także tutaj też jest takie przemyślenie, się chciałem podzielić tym, że czasami to jest takie bardzo ważne, się gdzieś tam, co ja zrobię, co w ogóle takie obciążenie, czy czasami jest tak, że jest ta mucha i słoń, że jest mucha, jeżeli ona gdzieś tam jest daleko, to jest muchą, a jeżeli ją przyłożymy do oka, to ona jest największa i już tego się nie da zmienić. Jeszcze takie właśnie dalsze refleksje, że nie można dwóm panom służyć, Bogu i mamonie. Nie martwcie się o swoje życie, ciało, odzienie. Nie martwcie się o jedzenie, picie, odzież. Starajcie się najpierw o Królestwo Boga i sprawiedliwość. I też z ostatnich tygodni też zrobiło na mnie duże wrażenie czytanie, w którym Eliasz był tam sam, było tych 450 proroków. I dzisiaj też jest Bala, którzy też, tak samo jak dzisiaj mamy te pokusy wszystkie, które są, czy ktoś tam mówi, o to jest dobre, tamto jest dobre, natomiast co wybrać? I to czasami się okazuje, że to jest nic, że to jest tak naprawdę, jak w tym moim przypadku było, że to się okazało, że to po prostu prysnęło, że to jest nic nie warte. No i też jeszcze takie z tych rekolekcji ostatnich, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię na serio, że wiara w Ewangelię na serio, czyli że to nie jest jakiś tam tylko to sobie wybieram, czy tamto wybieram, czy tak samo z przykazaniami, że to jest na pewno, trzeba to traktować w 100% tak jak Pan Bóg nam to przedstawia.
Także jeszcze chciałem dzisiaj, tutaj otrzymałem też od takiego przyjaciela, zmiłujcie się, takie kilka słów. Natomiast wcześniej chciałbym pokazać jeszcze tutaj nasze żeby, billboardy, żeby też w jakiś sposób może krótko o tym opowiedzieć. Jeżeli. Także też tutaj mamy właśnie tak, to jest. Chciałem powiedzieć, że to jest taki dla mnie bardzo, bardzo ważny aspekt tej mojej pracy, że w jakiś sposób mogę też uzewnętrzniać te myśli, te wszystkie, to całe piękno, które ja teraz zauważam w jakiś sposób, i to też jest taka możliwość, że właśnie dzieje się to poprzez media. I pierwszym krokiem to był impuls związany z ochroną praw dziecka jeszcze nienarodzonego. I ja też ze swojego doświadczenia też bym mógł wiele powiedzieć na ten temat. Także dlatego to też mnie tak dotknęło. I w taki sposób zareagowałem, jeżeli miałem takie możliwości. Także też bardzo dziękuję też Panu Bogu, że czy tym wszystkim ludziom, którzy też mi to pokazali, że też mogłem właśnie pokazać to piękno dziecka, to piękno życia. Później jestem zależny, ufam Tobie. Też to zaufanie, to pokorę, tą pokorę, którą tak naprawdę to dziecko w łonie matki, ono ma tą pokorę, bo ono jest całkowicie zależne od mamy, i dlatego też tutaj. No i tutaj jest taki też nawiązanie do relacji mama-tata. Czyli jak ważne jest dla dziecka to, żeby rodzice się wzajemnie też kochali, ta miłość rodziców wzajemnie do siebie. Tak naprawdę łatwiej jest kochać dziecko rodzicowi niż czasami gdzieś tam siebie wzajemnie w tej relacji. Natomiast dla dziecka to jest właśnie najważniejsze. To jest klucz. Ono się czuje wtedy bezpiecznie i taka świadomość jest. Jeżeli rodzic ma tą świadomość i faktycznie to wie, jak to robić i realizuje, to jest całe szczęście. Tak samo to życie ma sens, też takie proste stwierdzenie, że życie tak naprawdę ma sens dla tego człowieka, który tam na przykład popełnia samobójstwo u nas w firmie, 20-paroletni człowiek, który dowiedział się, że będzie miał drugą nerkę wycinaną i decyduje się na targnięcie na swoje życie, kiedy na przykład też są inne osoby, też, które też to przeżyły i one dalej funkcjonują i on o tym nie wiedział na przykład. No i to też. Tu jest też właśnie, mam 11 tygodni, pokazanie jak wygląda takie dziecko 11-tygodniowe. Czy tam niektórzy nazywają płodem, niektórzy w jakiś sposób inny to określają, natomiast to jest faktycznie człowiek i też zobrazowanie tego, pokazanie na podstawie nogi, to też w jakiś sposób te zdjęcia są w stanie tutaj bardzo wiele też powiedzieć. No i przecież sam byłeś dzieckiem, czyli też wskazanie rodzicowi na to, że tą odpowiedzialność on też ma na sobie. W każdym momencie decydując się na poczęcie dziecka, że on ma tą odpowiedzialność, że przecież sam był dzieckiem, że wie, jak to jest, żeby nie popełniać błędów. No i tu jest taka rodzina z Poznania, też znajomi, którzy też właśnie ta dziewczynka w okularach, to jest jej rysunek, ona nie wiedziała, że to będzie gdzieś tam później użyte jeszcze dalej, ale namalowała to dla swojej mamy i na Dzień Mamy, także to też pokazuje,
chodziło o wielodzietną rodzinę, chodziło o wskazanie na to, że wielodzietna rodzina nie jest tak zwane, takie popularne słowo, patologią, że wielodzietne rodziny, tak naprawdę, że każde dziecko to jest cud, że wtedy się ta miłość, jeżeli ona w rodzinie jest, to ona się w taki sposób uosabia, ona w taki sposób się materializuje. Później słowa Jana Pawła II, też niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. To też takie słowa w tym momencie, który był też dla naszego kraju w jakiś sposób ważny, bo czy tam kwestia pandemii, czy później wojny na Ukrainie, to też takiego strachu, lęku, to też w jakiś sposób taka reakcja. Że trzeba tą wolność stale zdobywać, że nie można tylko sobie leżeć na kanapie czy tam odpoczywać, że trzeba o tym pamiętać, być uważnym, jak Loyola mówi, że trzeba właśnie czujność, modlitwa i to są takie ważne aspekty. No i też tutaj taką trochę, można powiedzieć, reklamę firmy zrobiłem, natomiast to nie chodziło o to. Głównie chodzi właśnie o Polsko uwierz w siebie, czyli takie spojrzenie na nas jako na kraj, na to, co my możemy, że my możemy tak naprawdę być, że tu oczywiście mamy z jednej strony historię, która się powtarza, jest Ukraina, są Niemcy, że raz ci nas, jest Rosja, są Niemcy, ktoś nas atakuje, a tutaj jednak, że możemy uwierzyć w siebie, że mamy uwierzyć w siebie, w swoją siłę, w swoją wiarą choćby, w naszą, że to jest nasza siła też. I też oczywiście miejsca pracy, które tworzymy, tak samo. No to jest też taka nawiązanie do piosenki Jesteśmy piękni, pięknym Twoim Panie. I tu chyba nie trzeba wiele dodawać jeszcze przy okazji komunia. No i ostatni dotyczy pokoju, czyli pokoju w sercu, pokoju w rodzinie i pokoju dookoła nas. To jest takie przesłanie z Medjugorje, ponieważ też zaczęliśmy w pracy organizować pielgrzymki do Medjugorje. No i te osoby, które stamtąd przyjeżdżają, to po prostu są, ja nie miałem okazji jeszcze tam być, ale te osoby, które przyjeżdżają, są naprawdę, no, świecą. Także to też po tych, to jest taka, to są wrażenia z tej pielgrzymki właśnie. To, co Maryja tam powiedziała, przesłanie, pokój, pokój, pokój. Także chciałbym jeszcze, bo mam kilka słów tutaj na temat pracy, słów, które Jan Paweł II też tutaj nam mówi, bo tak naprawdę z jednej strony ta praca może być, tak naprawdę może być wyzwaniem, czy może być tak, jak gdzieś się tam zdarza czasami, można popaść w różne skrajności. Także też ważne jest moim zdaniem, żeby mieć to odniesienie do tego, do słów, które powiedział nam Jan Paweł II. Także pozwolę sobie tutaj kilka zdań na ten temat przeczytać, jeśli pozwolicie, bo to nie. Także praca i dobra materialne w zamyśle Boga. Człowiek otrzymał od Stwórcy władzę nad rzeczami. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Winien posługiwać się nimi w sposób zgodny z zamysłem Boga. Dlatego pracodawcy i pracownicy powinni postępować zgodnie z moralnymi zasadami. To, co ksiądz biskup powiedział. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. W kwestii pracy święty Jan Paweł II poświęcił encyklikę Laborem Exercens, opublikowaną w 1981 roku. Misja człowieka pracy. W encyklice tej Jan Paweł II przypomina, iż praca jest kontynuowaniem Bożego dzieła stworzenia. W dokumencie papieskim czytamy: opis stworzenia, jaki znajdujemy już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, jest równocześnie jakby pierwszą Ewangelią pracy,
Ukazuje bowiem, na czym polega jej godność. Uczy, że człowiek pracując winien naśladować Boga, swojego Stwórcę. Nosi bowiem w sobie on jeden, ów szczególny pierwiastek podobieństwa do Niego. Powinien naśladować Boga zarówno pracując, jak i odpoczywając. Skoro Bóg sam zechciał przedstawić mu swoje stwórcze działanie pod postacią pracy i odpoczynku, świadomość, że praca ludzka jest uczestnictwem w dziele Boga, winna przenikać także do zwykłych, codziennych zajęć. Mężczyźni bowiem i kobiety, którzy zdobywając środki na utrzymanie własne i rodziny, tak wykonują swoje przedsięwzięcia, by należycie służyć społeczeństwu, mogą słusznie uważać, że swoją pracą rozwijają dzieło Stwórcy, zdradzają potrzebom swoich braci i osobistym wkładem zaradzają, przyczyniają się do tego, by w historii spełniał się zamysł Boży. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i otrzymał od swego Stwórcy nakaz czynienia sobie ziemi poddaną. Człowiek jest powołany do pracy i to powołanie obejmuje wszystkich ludzi. Święty Jan Paweł II stwierdza, iż jest ona podstawowym wymiarem bytowania człowieka na ziemi. Tak więc przedsiębiorca realizuje bardzo ważną misję, którą zlecił mu Stwórca. Praca nie jest dowolnym przywilejem, ale Bożym nakazem, który należy sumiennie realizować. Prawda o tym, iż praca wiąże się z podobieństwem człowieka do Boga oraz że jest realizacją nakazu czynienia sobie ziemią poddaną, prowadzi nas do przekonania, że jest ona dobrem człowieka, jego błogosławieństwem, a nie przekleństwem przyniesionym przez grzech pierworodny. Żadna praca nie jest pozbawiona aspektu trudu i znoju, ale to Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przekształcił pracę w rzeczywistość odkupieńczą i odkupioną, sprawiając, że stała się ona znów błogosławieństwem Bożym. Znosząc trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za nas, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w odkupieniu ludzkości. Okazuje się prawdziwym uczniem Jezusa, kiedy na każdy dzień bierze krzyż działalności, do której został powołany. W tejże pracy, dzięki światłu, jakie przenika w nas z Chrystusowego zmartwychwstania, znajdujemy zawsze przebłysk nowego życia, nowego dobra, jakby zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi, które właśnie poprzez trud pracy staje się udziałem człowieka i świata. Poprzez trud, a nigdy bez niego. Potwierdza to nieodzowność krzyża w ludzkiej duchowości pracy. Z drugiej strony jednakże odsłania się w tym krzyżu trudzie nowe dobro, które z tej pracy bierze początek, z pracy rozumianej dogłębnie i wszechstronnie, ale nigdy bez niej. Wartość pracy polega więc także na tym, iż nie jest ona tylko sposobem zdobywania środków do utrzymania, ale jest drogą ku nowemu życiu w Chrystusie i źródłem nadziei na ostateczny udział w owocach Jego zbawczego trudu. Własność. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, by posiadane własności i środki produkcji wykorzystywał zgodnie z wolą Bożą. Jest on dzierżawcą Bożych dóbr, a nie ich jedynym właścicielem. Jego zadaniem jest budować Królestwo Boże na ziemi zgodnie z Bożymi przykazaniami. W swojej refleksji nad pracą papież nieustannie przypomina o pierwszeństwie pracy nad kapitałem, nad materią. Zawarta w chrześcijańskim nauczaniu zasada prymatu osoby nad rzeczą została wypaczona w ten sposób, że praca została oddzielona od kapitału i przeciwstawiona kapitałowi. Ten podstawowy błąd myślenia ekonomicznego polega na faktycznym przyznaniu pierwszeństwa środkom produkcji, a tym samym sprowadzeniu procesu pracy i ludzi pracy do zależności poddańczych. Maszyna jest najważniejsza. W żaden sposób nie można się na to zgodzić. Papież stawia zasadę odwrotną. Jedynie słuszną i możliwą jest zasada pierwszeństwa pracy przed własnością i środkami produkcji. Z przesłanki o godności osoby możliwa jest tylko taka relacja, w której człowiek pracujący jest podmiotem i celem produkcji, a kapitał jedynie przedmiotem i narzędziem. Gdy człowiek zapomina o tej zasadzie i staje się tyranem, a nie stróżem natury, prędzej czy później natura zbuntuje się przeciw niemu.
Stosunek przedsiębiorcy do pracownika. W przekonaniu o tym, iż w panowaniu nad ziemią człowiek odzwierciedla działanie Stwórcy, zawiera się także prawda o moralnym określeniu pracy, hierarchii wartości oraz o tym, co Jan Paweł II nazywa argumentem personalistycznym. Godność pracy bowiem sprowadza się do godności człowieka, w myśl, iż to praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Bóg stworzył człowieka, tłumaczył Ojciec Święty, by był on panem, a nie niewolnikiem pracy, własnych wytworów, rzeczy, stosunków ekonomicznych, produkcji. Dotyczy to godności samego pracodawcy, jak i pracownika. To, co wyróżnia myśl Jana Pawła II, jest właśnie akcent położony na człowieka pracy. To on, a nie na przykład zysk, jest najważniejszy. Na relację pracy i człowieka wskazuje już sama definicja pracy, jaką znajdziemy w Laborem Exercens. Ojciec Święty pisał: praca oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności. To znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę można uznać i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo. Z tego ujęcia wynika po pierwsze, iż zakres pojęcia praca jest dla Jana Pawła II bardzo szeroki. Nie ma tradycyjnego podziału na pracę fizyczną oraz umysłową. Nie ma tu też jakiejkolwiek innej klasyfikacji zawodowej, ani tym bardziej jej hierarchizacji. Ten zabieg wydaje się jednak celowy i prowadzi ku drugiemu, istotniejszemu elementowi definicji, jakim jest ścisły związek pracy z człowiekiem. Ojcu Świętemu chodziło nie tylko o to, aby zdefiniować czy opisać działanie pracy jako takie, ale przede wszystkim, by ukazać jej związek z osobą ludzką. Innymi słowy, mniej ważne jest to, jaka działalność jest wykonywana. Liczy się przede wszystkim to, kto ją czyni. Człowiek i tylko człowiek spośród stworzeń jest tym, który wykonuje pracę. I dlatego przedsiębiorca powinien dbać o pracownika. Dla świętego Jana Pawła II człowiek jest nie tylko tym, który przez pracę tworzy jakieś dobro, ale przede wszystkim tym, który przez nią staje się dobrym człowiekiem, kształtuje swoje człowieczeństwo. Mówi o tym kluczowe rozróżnienie, z jakim mamy do czynienia w encyklice. To jest podział na przedmiotowy i podmiotowy wymiar pracy. Pierwszy aspekt wyraża prawdę o tym, iż praca ludzka skierowana jest ku zewnętrznemu przedmiotowi. Polega bowiem na czynieniu sobie ziemi poddaną. Akcent pada więc na przekształcanie widzialnego świata, zasobów naturalnych oraz na technikę rozumianą jako zespół wytworzonych przez człowieka narzędzi. Człowiek jest w tym ujęciu pojmowany jako sprawca, jako ten, który panuje nad ziemią. Takie określenie roli człowieka pracy jest jednak dla Karola Wojtyły, Jana Pawła II niewystarczające. Ważniejszy od przedmiotowego wymiaru jest jego wymiar podmiotowy. Ten zaś sprowadza się do prawdy, iż najistotniejszym celem pracy jest nie tyle natura, ile sam człowiek. Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem. Powyższe rozważania wprowadzają nas w samo sedno myśli Jana Pawła. Nie chodzi bowiem tylko o to, że człowiek wykonujący pracę jest sprawcą zmian w świecie zewnętrznym. To widoczne dla oczu doświadczenie jest dla papieża niewystarczające. Interesuje go bowiem bardziej, co dzieje się z tym człowiekiem, który wykonuje pracę. I to też powinno przede wszystkim interesować przedsiębiorcę, a nie tylko bilans zysków i strat. Wymiar etyczny pracy zajmował ważną część nauczania papieskiego. Święty Jan Paweł II powtarzał, iż praca nie powinna być tylko wydajną produkcją rzeczy, elementem machiny społecznej, ale przede wszystkim humanizacją natury i wzrastaniem człowieczeństwa, decydującym potwierdzeniem prawdy o człowieku. Wynika to, jak tłumaczył Ojciec Święty, z faktu, iż człowiek jest obrazem Bożym, a zatem osobą, czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie. Jako osoba jest wtedy człowiek podmiotem pracy
Jako osoba pracuję, wykonuję różne czynności przynależące do procesu pracy, a wszystkie one bez względu na ich charakter mają służyć urzeczywistnieniu się człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania, które jest mu właściwe z racji samego człowieczeństwa. Nie dziwi więc, iż papież powie w czasie jubileuszu rolników w 2000 roku, iż najważniejszym miejscem uprawy jest serce. Praca spełnia niezastąpioną rolę w dojrzewaniu osoby i budowaniu społeczeństwa, stając się szkołą człowieczeństwa. Akcent położony przez świętego Jana Pawła II na doskonalenie człowieka poprzez pracę wiąże się także z cnotą pracowitości. Zachęta do praktykowania tej sprawności moralnej wynika nie tylko z podstaw filozoficznych, ale także z teologii stworzenia oraz ewangelicznej przypowieści o talentach. Święty Jan Paweł II przypominał, iż każdy człowiek otrzymuje talent od Stwórcy poprzez swoich rodziców oraz innych ludzi, wychowawców, nauczycieli. Jednocześnie, zgodnie z wymową Ewangelii, talent nie może być zakopany, ale winien być dobrze wykorzystany. Aby wykorzystać talenty, człowiek musi podjąć trud pracy. Ten trud, kontynuował Ojciec Święty, to nic innego niż wysiłek rozumu i woli podejmowany przez każdego człowieka, by przyswoić sobie dar, który darmo otrzymuje od Stwórcy, oraz dziedzictwo przekazane mu przez jego własną kulturę. W ten sposób człowiek przez swą pracowitość rozwija otrzymane talenty i pomnaża je. Sprawia, że coraz lepiej odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom. Dlatego praca nigdy nie jest anonimową siłą, ale dynamicznym wyrazem kultury. Taki właśnie jest pierwotny i podmiotowy sens tego trudu, którego celem jest panowanie nad ziemią. Jest on aktem osoby, obrazu Bożego. Ramię w ramię z cnotą pracowitości idą też inne cnoty przedsiębiorcy, które papież wymieniał: rzetelność, roztropność w podejmowaniu ryzyka, wiarygodność i wierność w relacjach międzyosobowych, męstwo we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych i bolesnych. Liczą się ponadto zdolności poznawcze wyrażające się w przygotowaniu naukowym, zdolność do uczestniczenia w solidarnej organizacji, umiejętność wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi. Także pragnąłem to przeczytać Państwu tutaj, bo jest to, wydaje mi się, dla mnie przynajmniej takie było w tych słowach, które tutaj, które mi pomógł przygotować właśnie ksiądz Mieczysław, to naprawdę to jest dla mnie też takie jakby podbudowanie z jednej strony, ponieważ skoro Jan Paweł II pracę i jak się później też jeszcze doczytałem w takiej książce Etyka i biznes, też którą tam polecam, to że nie jest nic złego w tym, że firmę rozwijam, że firma się rozwija, że jest coraz więcej produkcji, coraz więcej, jak to się nazywa u mnie, zasobów, to wszystko jest dobre pod jednym warunkiem, że ten człowiek jest właśnie na pierwszym miejscu, że nie tyle maszyna, którą gdzieś tam wcześniej ta maszyna była najważniejsza, że inwestując w maszynę, w kredyt, leasing, to tylko, że ta maszyna musi na siebie zarobić. Ta maszyna najlepiej, jak ona by pracowała na trzy zmiany non-stop i tak dalej. I niech ona pracuje. To też nie jest nic złego w tym, żeby ona pracowała na trzy zmiany, tylko najważniejszy jest ten człowiek, że on nie jest przedmiotem, tylko jest właśnie podmiotem. To jest też takie dla mnie bardzo duże wyzwanie, które jeszcze tego wszystkiego się uczę. I też chciałbym, jak jeszcze jestem tutaj przy mikrofonie, kilka, nie wiem ile tam czasu mamy, już nie mamy, to dobrze. To w takim razie jest jeszcze bardzo, bardzo wiele rzeczy. Ja chciałbym też, tam mam takie małe stoisko, książki, które gdzieś tam w tym moim nawróceniu zrobiły, odegrały rolę ważną, to też tam są na tym stoisku, także zapraszam, jeżeli chcecie Państwo. No i chciałem bardzo podziękować za to, że mogłem tutaj dzisiaj być i też było to tak naprawdę moje takie pierwsze, większe
można powiedzieć, przemówienie. Przemawiając do załogi, gdzieś tam to bardziej to w inny sposób funkcjonuje. Zdajecie sobie Państwo sprawę na pewno, bo też jesteśmy po obu stronach. Także ja bardzo dziękuję i też z całego serca życzę każdemu przedsiębiorcy, żeby te nasze firmy, żeby się rozwijały, żeby też były społecznie odpowiedzialne, żeby to wszystko było takie, bo z tego, co ja obserwuję, to przynajmniej u mnie, to jest tak, jeżeli ja nie wiem, jak to będzie dalej, ale czym więcej daję, tym więcej dostaję. Także tak to gdzieś mniej więcej działa na takiej zasadzie, ale wiemy, że to nie o to chodzi. Że to nie o to chodzi. Także też to tak ze swojej strony.